Dzień dobry, Łukasz Maciejewski. Przyjaciel, wierzę, że zasłużyłem na ten tytuł, a na pewno ambasador Okwy. Zbliża się kolejna edycja od 8 czerwca. Pojawię się jak każdego roku w Koninie, żeby uczestniczyć jako juror, prowadzący spotkania, ale przede wszystkim jako entuzjasta tej idei. W święcie tych, którzy są kontynuatorami idei amatorstwa filmowego, tego amatorstwa filmowego, którego koryfeuszem był chociażby Krzysztof Kieślowski. Przypominam sobie piękny film Amator z Jerzym Szturem, czyli tych, dla których kino jest być może celem samym w sobie, przyszłym życiem, profesją. Myślę tutaj zwłaszcza o studentach szkół filmowych zgłaszających filmy do konkursu, ale również tych, dla których to jest przygoda, to jest pasja, to jest okazja do spotkania się, rozmowy, dyskusji, wymiany poglądów i przede wszystkim spędzania czasu ze sobą w Koninie. A Konin i Okwa daje taką szansę. To jest czas wspólnoty, czas rozmowy o tym, co naprawdę ważne. Dla kina, czyli dla siebie, bo to jest piękna pasja. To jest pasja pokazująca rzeczywistość wielostronnie, wieloznacznie i z tej wielostronności i wieloznaczności lepiąca, tworząca pewną koherentną całość. Takich filmów oczekuję w Koninie. Nie mogę doczekać się spotkania. Do zobaczenia.